Cześć, witam Was serdecznie w ostatniej już części z serii pogadankowej o studiach. Oczywiście nie ostatniej pogadankowej i już na początku chcę Was prosić o kolejne propozycje pogadanek. Oczywiście mam jeszcze dużo do powiedzenia i do podzielenia się z Wami, także dawajcie swoje propozycje, składajcie je na dole i ja wszystkie oczywiście przemyślę i rozpatrzę. Dużo też propozycji dostałam w wiadomościach prywatnych, więc też to wezmę pod uwagę i złamane serca i życie singielki i tak dalej, ale chętnie usłyszę, o czym Wy byście chcieli posłuchać. Jeszcze Wam na końcu przypomnę o tym, żeby składać propozycje. A dzisiaj właśnie ostatnia część tej pogadanki o studiach. Część chyba najprostsza dla mnie do nagrania, a może i nie, ale też najbardziej jedna z wyczekiwanych przez Was, bo dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o tym, jak wyglądają studia, o samej strukturze studiów i podzielę się z Wami doświadczeniami. W moim przekonaniu studia, jeżeli brać pod uwagę wyprowadzkę, szukanie nowych znajomych, odnajdywanie się w nowym mieście, to studia są najprostsze, ale z komentarzy, które wyczytałam pod filmikami, to tak naprawdę bardzo się tego boicie, dużo osób się tego boi, nie wiecie, jak to będzie, co to jest ta sesja, co to jest ten ósmy, jak wyglądają indeksy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście też tutaj ja będę opowiadać na przykładzie Uniwersytetu Wrocławskiego i na przykładzie Wydziału Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych, Historycznych i Pedagogicznych. Nawet nie wiem, widzicie do końca, jak mój wydział się nazywa, ale wstyd. Katedry kulturoznawstwa, bo ja kulturoznawstwo właśnie studiuję na rok piąty. Idę, więc będę pisać pracę magisterską, więc już troszeczkę lat mam za sobą. I co powiem na początku? Absolutnie studiów się nie bójcie. Jeżeli macie przyjaciół, jeżeli macie znajomych, jeżeli jesteście w miarę pilni i ogarnięci, to absolutnie nie ma się co bać studiów, ale też właśnie to zależy od kierunków, tak? Bo ja nie chciałabym tu być taka, że zaraz Wam przekażę wszystkie mega porady życiowe, bo nie wiem, nie mam pojęcia, jak jest na medycynie, wiem, że jest ciężko, nie mam pojęcia, jak jest na architekturze, na politechnice, wiem, że jest ciężko, nie mam pojęcia, jak jest na prawie, chociaż też słyszałam, że jest ciężko. Więc to jest naprawdę taka względna, subiektywna dyskusja, ale myślę, że też uda mi się wyłowić kilka porad, które będą przydatne dla każdego, nie tylko dla studentów studiów humanistycznych. Dobra, bo ja tu sobie tak macham telefonem, bo zapisałam też, co Wam chcę powiedzieć, bo sczytywałam też właśnie Wasze pytania. Chciałam powiedzieć o tym, że studia są spoko. Moim zdaniem należy studiować to, co się lubi. I to jest klucz w ogóle do jakiejkolwiek dyskusji. Oczywiście na naszą decyzję często mają wpływ rodzice, bliscy, zarobki, finanse. Ja wychodzę z założenia, że nie wiem, czy to ma sens, co powiem, ale wychodzę z takiego założenia, że męczyć się 5 lat na studiach albo jeszcze więcej, a później męczyć się całe życie w pracy, której nie mamy ochoty wykonywać i jej nie lubimy, no to gdzieś się mija z celem i nie wyobrażam sobie robić całe życie. Na przykład tak jak mogłabym pójść, bo mogłabym pójść na Uniwersytet Ekonomiczny, też tam się dostałam, ale nie potrafię liczyć, o ile jeszcze potrafię i mogłabym się tego nauczyć, to tego nie lubię i nie wyobrażam sobie bycia księgową i całe życie zliczania słupków, bo podejrzewam, że po 3 latach pracy byłabym wycieńczona i wykończona zawodowo. Musicie też wziąć pod uwagę to, że Wasze życie jest długie, a Wy jesteście młodzi i nawet jeżeli Wasze pierwsze studia nie będą tym wyborem, którego chcieliście dokonać, pójdziecie, okaże się, że to nie jest to, źle się czujecie, uciekajcie stamtąd jak najszybciej, ale oczywiście nie tak, że coś mi nie idzie, nie znam sesji, to uciekam, nogi za pas i zwiewam. Nie, nie o to chodzi. Jeżeli się męczycie i wiecie, że to nie jest to, co będzie Was cieszyć, też nie zawsze wszystko cieszy,
czasem trzeba zacisnąć zęby, ale jeżeli macie takie przeczucie, że mijacie się gdzieś z powołaniem, to pomyślcie sobie, że ten rok studiów w perspektywie do całego waszego życia to nie jest długo i czasem warto te studia po prostu zmienić. No ale na takich studiach jak ja, czyli które się uwielbia i ubóstwia, też nie zawsze jest lekko, bo są przedmioty, które po prostu do ciebie nie przemawiają. Tak jak na kulturoznawstwie, na przykład logika, albo nie wiem, no naprawdę, historia filozofii. Ja akurat te rzeczy lubię, ale nie każdy lubi takie zakuwanie, wkuwanie i stricte teoretyczną wiedzę, chociaż kulturoznawstwo wbrew pozorom, przynajmniej to wrocławskie, jest bardzo teoretycznym kierunkiem studiów. I o co chodzi w studiach? Przychodzicie, dostajecie plan, który na pewno będzie gdzieś tam kiedyś na stronie, mój pewnie będzie 2 dni przed rozpoczęciem roku, na stronie internetowej, zczytujecie ten plan, pewnie też macie spotkanie, zero stresu, wasz opiekun roku opowie wam, o co chodzi, wszystko wam wyjaśni, na pewno w internecie są rozpiski, gdzie są jakie sale, gdzie trzeba iść, zawsze można kogoś zapytać. W studiach chodzi o to, żeby chodzić na zajęcia i się odzywać, przynajmniej w humanistycznej. Jak wygląda struktura studiów? Studia podzielone są na semestry, nie tak jak normalny rok szkolny w liceum od września do lipca, tylko na semestry, pół roku i pół roku, od października do lutego i od lutego do czerwca. I w połowie tej macie sesję, której też już dzisiaj nie ma się co bać, że idziecie i Boże, nie zdam sesji, bo do sesji jest jeszcze pół roku. Zobaczycie, ile jeszcze w pół roku można zarobić. Tak naprawdę ja jestem dość pilną studentką i na zajęciach się pojawiam i uważam, że to jest bardzo, bardzo duży plus na humanistycznych kierunkach, żeby się pojawiać i mówić, rozmawiać, nie bać się mówić, próbować mówić, odpowiadać wykładowcom i tak dalej. I to ja akurat bardzo tym punktuję, tak mi się wydaje, że jestem taką gadułą, a na humanie się dużo gada i wszyscy tego wymagają, więc to jest plus. Moje studia wyglądają tak, że w trakcie semestru muszę dużo czytać, jeszcze raz czytać. Także też pytacie, jakie książki czytam. Rzadko czytam książki, bo mam tyle po prostu kserówek do czytania, że czasem nie wyrabiam się z książkami, więc czytam kserówki. I przychodzę na zajęcia i sobie rozmawiam o tekstach, co tam było, a jak ten filozof to, a jak ten myśliciel tamto, a jaka tu hierarchia wartości, a jak to wygląda, a jak tamto wygląda. No i tak właśnie sobie dyskutujemy o życiu i o tekstach. Zasadniczo w roku szkolnym nie trzeba się dość dużo, u mnie przynajmniej, uczyć. Jak przychodzi sesja, trzeba przysiąść. I wiem, że na większości kierunków tak jest, że w roku szkolnym nie zawsze trzeba dużo się uczyć, jednak sesja jest tym takim kulminacją nauki. I o co chodzi? Macie tak, albo konwersatoria. Konwersatoria polegają na tym, że przychodzicie i sobie rozmawiacie, albo ćwiczenia, czyli coś tam wykonujecie, macie jakieś zadania, jakieś grupy i też ogólnie się rozmawia, albo laboratoria. To prawdopodobnie wykonuje się jakieś doświadczenia, ale ja nie wiem, bo ja nie mam takich zwanych laborek, bo no nie ten kierunek studiów. No i wykłady, czyli tylko przychodzicie, zamykacie dzióbki, się nie odzywacie i słuchacie 1,5 godziny albo 45 minut, jak wykładowca wykłada wykład i sobie po prostu notujecie. Na wykłady nie zawsze trzeba chodzić, to zależy od wykładowcy, także warto iść i zobaczyć, czy wykładowca wymaga tego, żeby chodzić, ale przede wszystkim warto iść i zobaczyć, czy wykład jest ciekawy, bo jeżeli wykładowca nie wymaga chodzenia, a wykład jest nudny, to możecie w tym czasie robić coś innego, ja wam pozwalam, ale jeżeli wykładowca nie wymaga, żeby chodzić, a wykład jest fajny, to jak najbardziej chodźcie, bo jeżeli ma powiedzieć coś ciekawego, to zawsze można coś dla siebie wyłapać. No ale niestety, spójrzmy prawdzie w oczy, niektórzy wykładowcy akademicy są po prostu nudni i nie mają nic ciekawego do przekazania. Niestety, bardzo mi przykro, ale taka jest
prawda, więc ja w tym czasie wolę zrobić coś innego, bardziej konstruktywnego, nagrać filmik na przykład. No sorry, ale mało jest zajęć, na które nie chodzę, o tak umówmy się, bo wykładów ogólnie mam mało i też wykładowcy często wymagają, żeby jednak być. Na ćwiczeniach pojawiam się zawsze, zawsze Wam wykładowcy powinni powiedzieć, ile jest nieobecności, jak można nieobecności odrobić, czy pójść na konsultacje i tak dalej, ale ja nie jestem zwolenniczką konsultacji, wolę iść na zajęcia, przesiedzieć w dużej grupie jest wtedy raźniej, niż iść face to face na osobistą rozmowę. No i o co jeszcze chodzi w tych studiach? O to chodzi, że są kolokwia, tak? Nie każdy będzie wiedział, co to jest kolokwium. Kolokwium to jest tak potocznie zwana kartkuwa, albo po prostu sprawdzian, który odbywa się w trakcie semestru, a nie w sesji. Czyli z kilkunastu zajęć piszecie po prostu koło i tyle. Nie musicie je zaliczyć, nie ma wyjścia, koniec, kropka. Trzeba siedzieć i kuć do kolokwiów. Ja nie mam za dużo kolokwiów w trakcie semestru, raczej właśnie oceniana jest nasza aktywność, czy ewentualnie projekty w trakcie semestru, no ale jak przychodzi sesja, to zaczyna się gorący okres. Też wiecie, że ja postuję często w trakcie sesji na Facebooku, no że jest sesja, że czuć ją w kościach i widać. Sesja to taki okres, gdzie ćwiczenia kończą się właśnie zazwyczaj kolokwiami albo oddaniem projektów, a wykłady kończą się zazwyczaj egzaminami. No i egzaminy to już nie są przelewki, nie są żarty. Ale tak naprawdę nie taki diabeł straszny. Do sesji da się nauczyć 2-3 tygodnie. Znam ludzi, którzy uczą się w 2 dni i zdają, naprawdę przysięgam Wam, ale ja nie wychodzę z takiego założenia. Uważam, że materiał lepiej sobie rozpisać na dłuższą metę i to wszystko jeszcze raz przejrzeć, lepiej się przygotować i absolutnie tego nie poprawiać. Jeżeli zdarzy Wam się nie zaliczyć czegoś, to też nie ma końca świata, bo są tak, najpierw jest, zależy od wykładowcy, ale może być termin zerowy, który nie ma żadnych konsekwencji, jak pójdziecie napisać egzamin i nie zdacie. Potem jest pierwszy termin, potem jest jeszcze poprawka, a po poprawce, jak nie zdacie, to płacicie jakieś tam pieniążki i macie warunek, czyli przedmiot przechodzi Wam na kolejny rok, tylko trzeba pamiętać, że tych warunków za dużo być nie może. No i co? No i mi się warunek na szczęście nigdy nie zdarzył, w indeksie nie mam żadnej dwójki, jestem bardzo zadowolona z tego powodu, ale też dwuja to nie jest żadna tragedia. No i pamiętajcie, że jeżeli byliście w liceum prymusami, jechaliście na piątkach i szóstkach, no to skończyły się dobre czasy, trzeba będzie się przyzwyczaić do trójek i normalny, przykładny student cieszy się z trój w indeksie. No i nic, zaliczacie jeden semestr, kolejny i sesja, i człowiek żyje w semestrze od sesji do sesji, od sesji do sesji, później pisze licencjat, który też wcale nie jest straszne, po prostu siadacie, piszecie 40 stron, oddajecie, bronicie, przecież to jest proste, bo opowiadacie o swojej pracy, potem piszecie magisterkę, o ile chcecie dalej kontynuować naukę, bronicie tej pracy, też nie powinno być trudne, nie mówię hop, bo zobaczymy, co to będzie. Co jeszcze mogę powiedzieć a propos studiów? Dużo z Was pytało o to, co to jest ten USOS nieszczęsny. No więc Uniwersytet Wrocławski przynajmniej, ale wiem, że nie tylko, dużo uczelni wprowadziło indeks internetowy, czyli nie będzie już takich starych, świstkowych, papierowych indeksu, więc nie musicie już nawet wiedzieć, co to jest karta egzaminacyjna, bo u nas już czegoś takiego nie ma. Ja oczywiście jeszcze mam ten stary indeks, który będzie dla moich dzieci na pamiątkę, żeby pokazać dla mobilizacji, patrzcie, jak mamusia się dobrze uczyła. Ale wszystko po prostu USOS to jest system, gdzie wszystko odbywa się internetowo, wykładowca wpisuje Wam ocenę, Wy te swoje oceny widzicie, składacie wnioski o stypendia, o przedłużenie sesji itd. Tego wszystkiego da się nauczyć, nie taki diabeł straszny i na pewno to ogarniecie. Cennym źródłem informacji jest oczywiście dziekanat i sekretariat. Krążą mity, że w dziekanacie pani nie są zbyt miłe. No różnie to bywa, u mnie jest akurat miła, więc też nie ma problemu z tym, żeby co?
A żeby coś załatwić, o. Tego, to o tym, co trzeba pamiętać na studiach, to naprawdę to, że się nie trzeba bać. I to, że kończy się liceum, kończy się matkowanie, kończy się pilnowanie, kończy się stanie nad głową. Studia to jest bycie dorosłym człowiekiem. Chcesz chodzić na zajęcia, chodzisz. Nie chcesz, nie chodzisz, ale ponosisz potem tego pełne konsekwencje i pełną świadomość. Musicie pamiętać, ja też wyszłam z liceum prywatnego, bardzo małego, bardzo hermetycznego i tam każdy każdemu, nauczyciele nam matkowali, bardzo dobrze znali naszych rodziców, bardzo dobrze znali nas, mieli numery, cokolwiek się działo, dzwonili do rodziców. Tutaj to się kończy, ponosisz pełną świadomość i odpowiedzialność tego, co robisz. Nie ma zawalania terminów, nie ma, albo proszę pani, ja się nie przygotowałem. Nie przygotowałeś się, wychodzisz za drzwi albo nie wiem co, no sorry, to nie jest tak, że miałem wczoraj do zrobienia to, tamto, siamto. No sorry, miałeś, ale na zajęcia też trzeba było się przygotowywać. Także nikogo nie obchodzi to, że ty coś tam miałeś sobie załatwić, albo że sobie przyimprezowałeś i dzisiaj nie możesz stać na zajęcie. Nie ma opcji, wstajesz, koniec, kropka. I nikt nie będzie za tobą chodził z kijem. Dla mnie to miało ogromny plus, ale musicie pamiętać, żeby się nie pogubić w tym i nie zachłysnąć tym, że jesteście za siebie odpowiedzialni i teraz hulaj duszo, piekła nie ma, bo piekło jest w sesji i przy tym jak możecie być zagrożeni niezdaniem. Także nie ma zawalania terminów, nie ma niechodzenia na zajęcia, nie ma obijania się. I tyle, no. Co jeszcze? Co ja jeszcze chciałam powiedzieć? Właśnie chciałam najbardziej powiedzieć o USOS-ie, chciałam o sesji i chciałam o pracy. Trzy słowa o pracy, bo ja też nie mam zbyt dużego doświadczenia w tej kwestii. Ja cały czas obracam się jakby w branży internetowej, więc moja praca jest dość elastyczna, ale też mam mniej zajęć, tak? Na pierwszych latach moich studiów ten plan był jednak zapełniony, więc nie udawało mi się pracować, ale jeżeli się chce, to pracę w dużym mieście można znaleźć, albo na pół etatu, albo godzinowo podobierać. Są instytucje, miejsca pracy jak sklepy, które chcą studentów, bo od tego odprowadza się inny podatek i tak dalej, skomplikowane wszystko. W każdym razie chcą stricte studentów, więc dopasowują się grafikami do Was. Ja na przykład mogę powiedzieć, że miałam raz taką pracę, że pracowałam poniedziałek, wtorek, środa. Chodziłam po południu do szkoły tańca i tam pracowałam na recepcji po 4-5 godzin. Nie dostawałam za to kokosów, ale gdzieś chodziłam 3 dni w tygodniu i coś robiłam i już było moje jakby kieszonkowe i miałam na takie swoje wydatki i nie musiałam prosić o wszystko mojej mamy. Także zawsze można się rozejrzeć i coś takiego zrobić. Nie powiem Wam, czy trzeba się dużo uczyć na studiach, czy nie trzeba. Powiem Wam, że w sesji każdy musi, na każdym kierunku, na bardziej ścisłym więcej, na humanistycznym pewnie mniej, ale pewnie też dużo, bo to naprawdę jest zależne. W każdym razie nie ma się czego bać. Znowu się rozgadałam. Miałam w ogóle mega krótko opowiedzieć, a gadam i gadam. Dobra, to jest koniec pogadanki studiowej. Trzeba zbierać manatki, iść na studia, pisać pracę, uczyć się, chodzić, nie zawalać, pokazywać się, rozmawiać. I tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście je zadajcie. Jeżeli będzie ich dużo, to jeszcze nagram filmik. Jeżeli nie będzie ich dużo, to odpowiem Wam po prostu w komentarzach, tak jak to zawsze robię. No i czekam koniecznie na Wasze propozycje tego, o czym nagrywamy dalszego vlogaska kolejnego w przyszłym miesiącu. No i to tyle. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.